Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Na zegarze mamy już 11 minut po godzinie 8, a to oznacza, że w naszym studiu pojawił się już gość Jan Golba, burmistrz Muszyny. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i myślę, że temat jest jasny, bo będziemy mówić przede wszystkim o branży turystycznej. Ta w ostatnim okresie bardzo cierpi, także ostatnie obostrzenia, które zostały przedłużone po raz kolejny, sprawiają, że tym bardziej przedsiębiorcy narzekają na obecną sytuację. Właściwie dzisiaj byłby drugi dzień, gdyby obietnice zostały spełnione, gdzie te stoki i hotele mogłyby funkcjonować. Jakie są nastroje w Muszynie? No generalnie wszystkie nastroje są bardzo złe, zarówno w Muszynie, jak i w Krynicy, czy w innych miejscowościach na Podhalu, również na Dolnym Śląsku. Mamy pełną informację na ten temat, bo współpracujemy przecież w ramach Ziem Górskich i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Po prostu ta decyzja jest dla nas wszystkich, zarówno dla samorządowców, dla przedsiębiorców i dla ludzi, którzy korzystali z tejże turystyki, a szczególnie ze stoków narciarskich, z hoteli, pensjonatów, jest kompletnie niezrozumiała. No, ona jest niezrozumiała przede wszystkim z tych powodów, że no, jak wskazują badania, które są przeprowadzone, a na tych się powinniśmy opierać, badania brytyjskie na dużej populacji, bo prawie 100 tysięcy ludzi, no wskazują jednoznacznie, że jeżeli chodzi o hotele, pensjonaty i tego typu obiekty, jak również stoki narciarskie, to tutaj ta remisja koronawirusa jest zupełnie no, najniższa, można powiedzieć. Akurat ta branża została zamknięta, a otwarte zostały te, które mają wyższy wskaźnik. To jest niezrozumiałe, padają różnego rodzaju podejrzenia, oskarżenia, mówi się nawet o pewnych manipulacjach, mówi się o tym, że tamte branże to jest 23% VAT-u, a w turystyce to jest 8% VAT-u, więc to jest mniej opłacalne. No więc takie nie ma się co dziwić, że będą różnego rodzaju tego typu podejrzenia, jeżeli niejasne to będzie, jeżeli to będzie nieczytelne, bo nie da się tego w pełni zrozumieć, jeżeli się nie opieramy na żadnych badaniach, na żadnych wnioskach, żadnych analizach, tylko w trybie jakiejś takiej dużej, ale to bardzo dużej przezorności zamykamy to i mówimy, no nie, bo nie. No ten kontrast myślę, że może podkręcać sytuację, w której galerie handlowe są otwarte, a stoki narciarskie nie, i to budzi duże też niezadowolenie wśród tej branży. No to dolało oliwy do ognia, tak można powiedzieć, bo wiemy, że jeżeli chodzi o te wskaźniki remisji, to są wyższe zdecydowanie, jeżeli chodzi o galerie. Zresztą też tutaj są różnego rodzaju zdania na ten temat, ale jeżeli chodzi o sklepy takie, jak są, tak popularnie mówimy, ściuchami, to tam podobno w ogóle nie dochodzi do zakażeń, ale to są gdybania, no bo to jest nowa sytuacja, nowe zjawisko. Wydaje mi się, że do tego trzeba podejść z dużym dystansem, z refleksją, nie na zasadzie, że ktoś komuś chce tutaj dokuczyć, czy coś zrobić złego. Moim zdaniem to nie może być takiej sytuacji, że minister czy rząd będzie podejmował decyzję za 2 tygodnie i za 2 tygodnie ogłosi, że sytuacja się zmieni, czy też ewentualnie podejmie kolejne decyzje, no bo wtedy mamy po zimie, po okresie tym rozwoju tej turystyki zimowej, funkcjonowania turystyki zimowej. Takie rzeczy trzeba analizować na bieżąco, moim zdaniem, i na bieżąco podejmować decyzje. Wydaje mi się, że tu wszyscy chyba już dojrzeli do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się tej decyzji, i jeżeli ktoś nawet się boi podjąć tą decyzję, wziąć to na siebie, to niech powiedzą, że to samorządowcy są winni. My to przyjmiemy takie zdanie, że jesteśmy temu winni, że to nie zostało otwarte. Chodzi o to, żeby dopuścić możliwość funkcjonowania oczywiście w trybie ostrożnościowym, bo tu nikt nie wymaga tego, żeby to nagle zostało wszystko tak uwolnione, że żebyśmy ściągnęli maseczki i nie dezynfekowali rąk. To nie, absolutnie nie o to chodzi. Wiemy, że na stoku, to już wszyscy zresztą to przyznają, nie dochodzi do zakażeń i nie ma szans na to. Może dochodzić tylko w momencie czekania w tej kolejce do wjazdu lub później, jeżeli się pójdzie do kawiarni, restauracji. No to tam wdrożmy procedury ostrożnościowe, które zresztą samorządowcy wspólnie z wirusologami wypracowali. One są gotowe, one są położone na stół.
W niektórych gminach przedsiębiorcy otwierają się mimo tych obostrzeń narzuconych przez rząd. Jak to jest w Muszynie? Są takie lokale, czy też miejsca, gdzie mimo to życie funkcjonuje? Akurat w Muszynie nie, no ale w sąsiedniej Krynicy mamy ten przypadek. Ja się nie dziwię tutaj wcale ludziom, że tak podeszli do sprawy. Na pewno będą kontrolowani, sprawdzani. Wydaje mi się, że jednak ta kontrola powinna być kontrolą właśnie taką refleksyjną, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje i może właśnie wyciągnąć wnioski. Może dzięki temu, że oni się otwarli w takim trybie, takim gwałtownym, takiej reakcji gwałtownej, może to pozwolić również na informacje dla nas. Proszę pamiętać, że my w okresie letnim, kiedy cała Polska funkcjonowała, kiedy turystyka kwitła nad morzem, tłumy ludzi, człowiek przy człowieku, bez maseczek, my mieliśmy czerwoną strefę. Zostaliśmy zamknięci. Teraz, kiedy ta sytuacja się zmieniła, kiedy u nas dochodzi do jakichś takich szczątkowych przypadków zakażenia koronawirusem i wiemy, jakie mamy, gdzie zielona strefa powinna być absolutnie, my dalej jesteśmy zamknięci. No i jest to zrozumiałe. Ten region mówi się, że najbardziej ucierpiał właśnie ze względu na różnego rodzaju obostrzenia. Został pan powołany do Rady Ekspertów, która znajduje się przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Ma być to Rada do Spraw Turystyki, która też ma pomóc branży odrodzić się, szczególnie po pandemii, ale także w tym momencie sprawić, żeby ta branża mogła odetchnąć. Podobno są zapowiedziane spotkania. Pan już miał okazję spotkać się z pozostałymi osobami, które w tym gremium będą zasiadać. Już jakieś dyskusje się wywiązały? No my się znamy w zasadzie w tym gronie. To jest duża grupa osób, która jest w tej Radzie. Jest mi znana osobiście. No zresztą nawet tutaj z tego terenu jesteśmy w dwójkę, bo jest wójt Łącka Jan Dziedzina. Ja sobie to wyobrażam, że ta Rada właśnie będzie przede wszystkim przedstawiała rzetelne informacje, będzie nie jakąś tubą propagandową, nie będzie Radą wsparcia, Radą czy Radą poparcia, a bardziej Radą taką refleksyjną, rzeczową, merytoryczną, że będziemy mieli też różne zdania i to trzeba się z tym po prostu liczyć. Tu no, nie może być tak, że my będziemy tylko i wyłącznie popierać coś, tylko generalnie my musimy wypracować pewne rzeczy i tak sobie to wyobrażam, w takiej radzie chciałbym uczestniczyć, dlatego że turystyka po pandemii naprawdę będzie wymagała ogromnych nakładów. Nie wiem, czy nawet nie narodowego programu wsparcia dla turystyki, taka, jakie było kiedyś w okresie międzywojennym, kiedy stworzono, kiedy była Liga Popierania Turystyki, kiedy Aleksander Bobkowski kierował tą Ligą Popierania Turystyki, kiedy zbudowano ogromne inwestycje, chociażby kolej na Kasprowy Wierch, na Gubołówkę, na Górę Parkową w Krynicy, kiedy powstała Lux Torpeda do Krakowa. Wtedy się to fantastycznie rozwijało, bo było to wsparcie rządowe. Nie wiem, czy takiego programu wsparcia nie trzeba będzie stworzyć właśnie po tym okresie pandemicznym, bo turystyka, jeżeli przez moment tylko stanie w miejscu, nie ma nakładów, nic się nie dzieje, to się cofamy. Absolutnie się cofamy. Świat pędzi. Czyli to będzie propozycja jedna, z których pan przedstawi w trakcie spotkania tej rady? Ja najpierw to chciałbym, żeby rzeczywiście, tak jak zapowiedział minister Gutmostowy, żebyśmy się spotkali z Radą do Medyczną, tą przy premierze, która jest, żebyśmy zaczęli dyskusję merytoryczną z tą Radą, żeby można było powalczyć na argumenty. Oczywiście nasze argumenty medyczne raczej będą słabe, natomiast chcielibyśmy usłyszeć, na czym medycy opierają te swoje argumenty, czy to jest na rzetelnej analizie, czy to jest tylko na zasadzie mnie się tak wydaje. Tu w nauce nie ma nic mnie się tak wydaje, tylko po prostu to muszą być twarda dyskusja, a my będziemy przedstawiali kwestie związane z gospodarką turystyczną, z tym, co się w gospodarce turystycznej stało, jakie są skutki tego i co należy w tym przypadku podjąć, bo no, my wszyscy w tym pracujemy. To, żeby jeszcze wyjaśnić, oczywiście Rada spotka się także z Radą Medyczną przy premierze, bo na tym polu ma być dyskusja, tak przynajmniej zapowiada między innymi minister Andrzej Gut-Mostowy. Jakie straty są w Muszynie spowodowane właśnie zamknięciem branż turystycznych i nie tylko?
No, kiedyś na terenie Dolnego Śląska jeden z burmistrzów wyliczał, jakie to są straty dzienne. Oczywiście można dyskutować, czy to jest kwota prawdziwa, czy nieprawdziwa. Dzisiaj wprost się nie da takich oszacować jednoznacznie, ale no, możemy sobie w bardzo prosty sposób przeliczyć. Jeżeli my mamy określoną liczbę miejsc turystycznych, plus oczywiście gastronomia, bo to się z tym wiąże, plus wszystkie usługi, które są związane z funkcjonowaniem turystyki i to wszystko nie funkcjonuje, czyli 90% naszej gospodarki, no mówiąc tak kolokwialnie, leży, to jest oczywiste, że to są straty olbrzymie. To są straty olbrzymie. Natomiast również takie policzalne bardzo, no to są w budżecie samorządowym. To opłata uzdrowiskowa to jest 40% wykonanego tego w roku w stosunku do roku 2019, czyli 2020 do 2019. Teraz na razie w ogóle nie ma opłaty uzdrowiskowej. Z PIT-u są niższe dochody zdecydowanie. Ta dynamika spadła. Myśmy mieli dynamikę około 12-16%. To jest ta różnica już. To są te wpływy mniejsze. Wpływy są mniejsze, bo zwalniamy również, czy przesuwamy płatności, ale w dużej mierze też będziemy zwalniali z czynszów. Sklepy niektóre w ogóle nie funkcjonują, jeżeli chodzi również o działalność sanatoryjną. Tutaj ta działalność też nie funkcjonuje. Hotele nie funkcjonują. Będziemy zwalniali z podatku z nieruchomości. Na szczęście jest ta tarcza i 80% tych środków wpłynie do nas w jakimś tam określonym czasie. To wszystko się liczy, ale też są takie kwestie, jak na przykład sanatoria, które moim zdaniem już by mogły funkcjonować bez żadnego problemu, a tego, że tam załogi są już zaszczepione, wszyscy w zasadzie. I dla pacjentów tak zwanych po-covidowych, którzy wymagają rehabilitacji, którzy już przechorowali, a tych mamy ponad 1 290 000 podobno już oficjalnie, bo nieoficjalnie przecież jest oczywiście dużo, dużo więcej. Część z nich wymaga rehabilitacji po-covidowej. No my mamy gotowe obiekty, czekamy na tych ludzi, mamy personel, mamy wszystko przygotowane, występujemy również w tej sprawie i nie ma tutaj pozytywnej decyzji, więc myślę, że na przykład na Radzie, jeszcze wracając do Rady, ten temat stanie jako pierwszy. No właśnie, sporo tematów do dyskusji. Myślę, że na bieżąco będziemy monitorować to, co się uda wypracować. Jeszcze wracając do samej Muszyny, w ostatnim czasie prowadziliście miejską akcję antysmogową. Drony latały nad domami. Co się udało ustalić? Jakie to powietrze? Czym palą mieszkańcy tak naprawdę? Bo o to chodzi. No, tak możemy ogólnie określić, że na razie palą zdrowo, czyli dymi się, ale jest zdrowo. Oczywiście nie wszędzie, bo są też przypadki i to nie ma co tutaj się tego ukrywać. Są przypadki, gdzie wystąpiły przekroczenia w niektórych miejscach. W związku z tym pracownicy, którzy wykonywali te czynności, weszli do tych budynków, pobrali próbki do laboratorium. Te wyniki będziemy mieli za chwilę. Raczej o wyniku tutaj już nie ma co dyskutować, bo no, przekroczenia te, które były wykazane dronem, jednoznacznie wskazują, że coś tam jest nie w porządku. To nie jest jedna akcja, to będzie systematycznie powtarzane. Będzie to powtarzane w różnych porach dnia i nocy, jak również w różnych okresach pogodowych. Także nie wtedy, kiedy tylko wiatr wieje, tylko również i wtedy, kiedy tego wiatru nie ma, jest czaskający mróz. Musimy to sprawdzić, musimy zacząć wszyscy walkę o czyste powietrze, mimo że Muszyna spełniała ten normy wszystkie dotyczące nawet uzdrowiska, ale mimo tego chcemy, żeby to powietrze jeszcze było czystsze. Musimy taką walkę o to po prostu podjąć. No właśnie, no bo tutaj mogą być różne przyczyny. Z jednej strony nieodpowiednie paliwo, ale czasami to nie są konkretnie śmieci, ale na przykład piec złej generacji albo węgiel, który jest złej jakości, został sprzedany danej osobie i ta jakość wtedy tego dymu jest gorsza. Jaką metodę tutaj działania zastosujecie? Właśnie wymiany pieców czy No myśmy już akcję wymiany pieców prowadzili. Ona, tak można powiedzieć, w pewnym momencie, dopiero w tej końcówce się zaczyna rozkręcać. Tych środków generalnie brakło. Tutaj trzeba będzie stworzyć kolejny program wymiany pieców, bo tam było pełne dofinansowanie. Z budżetu gminy też żeśmy prowadzili akcję, gdzie zapłacaliśmy 50% do wymiany kotłów.
Pierwsze to jest na pewno wymiana kotłów, to jest oczywiste. Natomiast kwestia węgla, no to muszą tu instytucje, te, które są odpowiedzialne, absolutnie rozpocząć walkę o jakość tego paliwa, jakość węgla, żeby nie było sprzedaży takiego węgla różnego, tej wątpliwej jakości. To jest też oczywiste. I trzecia sprawa, to już jest niezwykle ważna. My mamy w większości gminy gaz. Jest tutaj prośba, jest apel do PNIGE, żeby, czy do tych, którzy się zajmują podłączami gazów, żeby ludzie nie czekali na podłączenie gazu 2-3 lata. Czyli te indywidualne gospodarstwa, jeżeli mają piec piątej generacji, czy piec na paliwo gazowe, chcą się podłączyć, to dać mu możliwość szybkiego podłączenia się, szybko podłączyć, a nie żebyśmy czekali po wiele lat, bo do nie osiągniemy. Do kolejnego programu, dokładnie, prawda? Do kolejnego programu. To jest bez sensu. Jak alpaki się rozgościły u was? Już biegają sobie po ogrodach? No, alpaki się cieszą, my się cieszymy. Te zwierzątka są miłe, szczególnie przyjazne dla dzieci i o to właśnie chodziło tutaj, żeby stworzyć taki odpowiedni nastrój również i tutaj dzieciom umożliwić tą radość. Natomiast jeszcze po ogrodach nie biegają. One są na razie na takiej kuracji przed wypuszczeniem do ogrodów w okresie wiosennym, czyli przebywają w pomieszczeniach gospodarczych. Przygotujemy je w sposób odpowiedni. Oczywiście mogłyby już być na zewnątrz, ale takie potrzeby na razie nie ma. Myślę, że zrobią furorę na wiosnę. No właśnie, no bo i pawie macie, i też wiewiórki. Rozumiem, że wiewiórek ujarzmić się nie dało w tych pomieszczeniach gospodarczych. No, wiewiórki to raczej, no wiadomo, muszą być w pomieszczeniach, w wolierach i one tam swoje szaleństwo uprawiają, gonią po tych klatkach. No to jest typowe, bo akurat nie dla tego gatunku to jest właśnie takie typowe. Więc to też myślę, że będzie pewnego rodzaju taka atrakcja. No takie było założenie utworzenia tychże ogrodów, tych woli i całego tego miejsca, które przyciąga mnóstwo turystów, szczególnie dzieciaków, ale nie tylko, bo to z całymi rodzinami przychodzą tam mieszkańcy Muszyny, turyści, żeby popatrzeć, odpocząć, zaobserwować. No i istotne jest, że no zaczynamy rozwijać to po prostu, bo te ptaki znoszą jajka, będą się rodziły następne, czyli będzie się powiększała ta nasza rodzina i będziemy o nią na pewno dbali. A kolejne zwierzaki, kolejne gatunki się pojawią? Oj, nie chciałbym tak tutaj gdybać, co będzie i tak dalej, ale myślę, że z czasem to wszystko się zmienia i wiadomo, że potrzeby są różne, pojawiają się nowe wyzwania, nowe rzeczy. Wiele osób ma różnego rodzaju oczekiwania. My nie robimy tego, żeby to spełnić wszystkich oczekiwania, tylko żeby stworzyć takie miejsce, do którego by wszyscy ciągnęli, żeby tam przyjeżdżali, żeby tam odpoczywali. Zresztą to widzimy, no teraz jest okres zimowy i mnóstwo ludzi na ogrodach spacerujących, to cieszy. No, szkoda tylko, że nie mogą wejść na przykład do kawiarni, wypić kawy, zjeść ciastko, czy posiedzieć nawet chwilkę. To jest bolesne. Natomiast spacerujących osób jest mnóstwo, przyjeżdżających z zewnątrz na obcych rejestracjach także. Życzymy w takim razie, żeby jak najszybciej udało się usiąść w tej kawiarni albo pochodzić po ogrodach i zobaczyć je w pełni. Naszym gościem dzisiaj był Jan Golba, burmistrz Muszyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo. To dzisiejsze spotkanie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.